Już trzeci raz Muzeum Wojska Polskiego wzięło udział w zlocie grup rekonstrukcyjnych i historycznych pojazdów wojskowych Podrzecze 2010. W imprezie wzięło udział około 650 rekonstruktorów oraz około 80 różnych pojazdów historycznych. Wiodący złapali Niemca. Ich zadaniem w tym wypadku było przyprowadzenie żywego języka, jego stan był pojemny. Można było to, ale można było w tego pomocy wyciągnąć informacje, które mogły się przydać w planowaniu etapu. Snajperzy obóstwa kolowali to na oficerów, ale również właśnie na łącznościowców, osoby z radiostacjami czy telefonami, dlatego że łączność jako nerw armii musiała zostać wyeliminowana, jeżeli dowódca obrony stwierdził, że myślę grupę bojową, której zadaniem będzie sprawdzenie sytuacji. Co się stało z trójką? Co się dzieje w miejscu, gdzie łączność się wydarzy? Polscy kierowcy postanowili wykorzystać okazję. Niemcy na razie opanowali sytuację. Udało im się dopaść naszych zwiadowców. Samochód pancerny amerykańskiej konstrukcji był dostarczony w dużych ilościach w ramach Memphis, przygotowując się do otwarcia z tego samego. Jakiś odłamek musiał trafić w silnik pojazdu, uszkodzić go. Pojazdy pancerne coraz bliżej. Może być śmiertelnie niebezpieczne dla pancerza T-34. Thank you.
Muzeum Wojska Polskiego zaprezentowało w tym roku polski czołg rozpoznawczy TKS. Impreza trwała przez 3 dni, podczas których zwiedzający mieli szansę zobaczyć wiele rekonstrukcji historycznych oraz zwiedzić obozowiska poszczególnych grup. Ostatniego dnia, około godziny 14, organizatorzy podziękowali wszystkim za uczestnictwo w zlocie, a wybrani zostali wyróżnieni i obdarowani nagrodami. W trzecim zlocie grup rekonstrukcyjnych i historycznych pojazdów wojskowych uczestniczyło łącznie 650 osób. Prawie 80 pojazdów różnych, wszelakich, od czołgów po rowery. Trzecie wyróżnienie specjalne na deser. Za kilkuletnią współpracę z nami jako środowiskiem, za użyczanie pojazdów i ufanie w to, że my ich nie zepsujemy, za ściąganie pojazdów wszelakich do Polski dla kolekcji Ares i braci Kęszyckich. Ogromne podziękowania dla Muzeum Wojska Polskiego za użyczenie sprzętu, za to, że znowuż mogliśmy pokazać ten sprzęt w ruchu i za to, że nas wspierają w tej inicjatywie, którą od kilku lat próbujemy realizować. Brawa i dzięki. Jako gospodarz tego terenu chciałbym serdecznie podziękować panu Sławkowi Hantce, panu Adamowi za to, że jest dzisiaj to zakończenie, ale od 3 lata temu było rozpoczęcie. Trzeci zlot grup rekonstrukcyjnych i historycznych pojazdów wojskowych, strefa militarna Gostyń-Piaski 2010 uważamy za zamknięty.